Oświecenie to inaczej pochwała wiedzy i doświadczenia. Epoka rozpoczęła się w wieku XVIII i jest nazywana wiekiem rozumu. Dzisiaj o oświeceniu w Europie. Aż do XVIII wieku ludzie tłumaczyli wszystkie zjawiska atmosferyczne oraz zmiany na świecie boską działalnością. Na przykład zaćmienia słońca czy wielkie powodzie wyjaśniano jako karę za grzechy ludzi. W XVIII stuleciu to się zmieniło. Zaczęto uważać, że człowiek powinien kierować się przede wszystkim rozumem, a prawdziwe są tylko te rzeczy, które można wytłumaczyć za pomocą doświadczeń. Porównywano wiedzę do światła, które rozświetla świat i pokazuje niewidoczne dotąd rzeczy. Można powiedzieć, że wielu ludzi oświeciło i zaczęli używać głowy, a nie ślepo polegać na wierze. Ogromne wrażenie na uczonych zrobił ten człowiek. Isaac Newton, według legendy, siedział sobie pewnego dnia pod drzewem, kiedy to na głowę spadło mu jabłko. Właśnie wtedy sformułował prawo powszechnego ciążenia, które w bardzo prosty sposób tłumaczyło zjawisko grawitacji. Pokazywało również, jak potężny może być ludzki umysł. Oświeceniowi myśliciele zaczęli mocno krytykować Kościół. Uważali, że po pierwsze nie da się pogodzić wiary i nauki, a po drugie, że to właśnie Kościół hamuje dobre zmiany społeczne. Właśnie w oświeceniu pojawiły się dwa poglądy. Deizm, czyli przekonanie, że Bóg istnieje, ale nie miesza się w sprawy świata. Oraz ateizm, czyli pogląd, że Bóg nie istnieje, ponieważ nie ma na to naukowych dowodów. Krytykowano również rządy absolutne, wprowadzone przez Ludwika XIV we Francji. Najsilniej protestował przeciwko nim francuski filozof Montesquieu, który namawiał do wprowadzenia trójpodziału władzy. Uważał, że jedna osoba nie może mieć pełni władzy w państwie. Powinna osobno istnieć władza ustawodawcza, która będzie zajmować się uchwalaniem praw. Władza wykonawcza, która, jak sama nazwa wskazuje, będzie wprowadzać prawo w życie. Oraz władza sądownicza, która będzie wymierzać kary za łamanie ustalonego porządku. W epoce oświecenia działał również pochodzący z Genewy pisarz Jan Jakub Rousseau. Mówił na przykład o tym, że każdy człowiek jest wolny i żaden władca bez wyraźnego powodu nie może go tej wolności pozbawić. Głosił również hasło o tym, że każde państwo istnieje na zasadzie umowy społecznej. I jeśli władca źle wypełnia swoje obowiązki, to ludzie mogą go tej władzy pozbawić. Liczne badania i doświadczenia prowadzone w epoce oświecenia spowodowały rozwój nauki i techniki. Dzięki nowym urządzeniom do obserwacji nieba odkryto nową planetę, Uran, i potwierdzono, że Kopernik, który twierdził, że to Ziemia krąży wokół Słońca, rzeczywiście ma rację. Rozwinęła się również medycyna. To właśnie w XVIII wieku stworzono szczepionkę przeciwko ospie. Pojawiła się nowa dziedzina nauki – biologia. W XVIII wieku szwedzki uczony Karol Linneusz postanowił sklasyfikować rośliny i zwierzęta według gatunków. Dzięki swoim podróżom i badaniom udało mu się opisać ponad 10 tysięcy z nich. Linneusz musiał do każdego opisu dołączyć rysunki, ponieważ nie istniała jeszcze wtedy fotografia. Największym osiągnięciem naukowym epoki oświecenia była wydana w 1751 roku w Paryżu Wielka Encyklopedia Francuska. To ogromne, liczące 35 tomów dzieło, miało stać się wielkim opisem całego świata. Kierujący pracą Denis Diderot postawił sobie za cel zebranie informacji ze wszystkich dziedzin i ułożenie ich w porządku alfabetycznym. Było to o tyle trudne, że świat, szczególnie w XVIII wieku, szybko się zmieniał i należało na bieżąco aktualizować informacje. W XVIII wieku powstaje mnóstwo nowych wynalazków. Gabriel Fahrenheit
tworzy urządzenie do mierzenia temperatury, czyli termometr. Bracia Montgolfier odbywają pierwszy udany lot balonem, który sami skonstruowali. Żeby chronić domy przed piorunami, Benjamin Franklin tworzy piorunochron, a żeby wyławiać przedmioty z zatopionych statków, powstaje pierwszy w historii skafander do nurkowania. W architekturze i sztuce ludzie znów zainteresowali się starożytnością. To właśnie w epoce oświecenia, podczas badań archeologicznych, odkryto Pompeję, miasto zniszczone w I wieku przez wybuch wulkanu Wezuwiusz. Znaleziono wtedy nie tylko budynki, ale również rzeczy codziennego użytku. Odkrycie miało ogromny wpływ na architektów i rzeźbiarzy, którzy wykorzystywali osiągnięcia starożytnych Greków i Rzymian. W XVIII-wiecznych budowlach pojawiały się takie elementy jak znane już od dawna kolumny, kopuły i tympanony. Nowy styl określany był jako klasycyzm. Różnił się od baroku tym, że liczyła się przede wszystkim harmonia, ład i równowaga, a nie przepych, jak dawniej. W literaturze pojawiają się coraz częściej utwory z elementami przygody i fantastyki. To właśnie w XVIII wieku powstają znane do dzisiaj powieści Przypadki Robinsona Crusoe czy Podróże Gullivera. Pojawia się również prasa drukowana. Dobrym przykładem będzie The Times, czasopismo informacyjne wydawane w Londynie aż po dzień dzisiejszy. Klasycyzm zmienił również muzykę. To właśnie w XVIII wieku tworzył jeden z najwybitniejszych kompozytorów w historii, Wolfgang Amadeusz Mozart. Koncertować zaczął już w wieku 6 lat, a w ciągu swojego życia stworzył ponad 600 utworów. W tym chyba najbardziej znany, Rondo alla Turca z 11 sonaty fortepianowej.